Cześć załoga! Dzisiaj chciałbym wam pokazać miasto, bardzo ważne dla mnie osobiście, ale nie zrobię tego sam. Ze mną będzie dziś na odcinku gość specjalny, Eliza, Wiślanka w podróży. Cześć, miło mi. I dzisiaj będziemy zwiedzać... Wisłę. Wisłę. A teraz znajdujemy się w amfiteatrze imienia Stanisława Hadyny. To między innymi tutaj są organizowane takie imprezy jak Tydzień Kultury Beskidzkiej, Piknik Country, bądź dożynku. Stanisław Hadyna, czyli ten gość, założyciel zespołu Śląsk, kompozytor i honorowy obywatel miasta Wisła. Można sobie tutaj też posiedzieć na Wawelu. Jesteśmy w zabytkowym parku przygód. I odwzorowano tutaj 10 najważniejszych budowli wzdłuż rzeki Wisły, aż do Morza Bałtyckiego. Jesteśmy teraz w Parku Kopczyńskiego. W Alei Podań i Legend. Znajduje się tutaj 8 rzeźb wykonanych przez 8 różnych rzeźbiarzy. I przedstawiają postaci z Śląska Cieszyńskiego. Sami ocencie. Z Podań i Legend. Tak. I są straszne. Strasznie fajne. A teraz znajdujemy się w zameczku myśliwskim Habsburgów. Został wybudowany w 1898 roku, ale początkowo stał gdzie indziej, pod Baranią Górą, przeniesiono go tutaj. I teraz zameczek pełni funkcję PTTK oraz Domu Zagadek. A teraz znajdujemy się przed schroniskiem. Jest to najstarsze schronisko Beskidu Śląskiego i jesteśmy na 792 metrach nad poziomem morza. Dokładnie. Tędy też biegnie główny szlak beskidzki. Niedaleko w Ustroniu, czyli w tamtą stronę, zaczyna się lub kończy, w zależności od tego, którędy idziemy, GSB, główny szlak beskidzki. Lata można tutaj spacerować lub jeździć na rowerze. Soszów jest to największy wyciąg w całej Wiśle, dlatego wszyscy muszą tutaj koniecznie przyjechać i zobaczyć to miejsce. Znajdujemy się przed skocznią imienia Adama Małysza. Są tutaj organizowane zawody krajowe oraz międzynarodowe. Przed wojną nie było tej części. Tam gdzie teraz są trybuny, biegła droga, skoczkowie lądowali. Praktycznie na drodze musiała stać osoba, która zatrzymywała te dorożki, samochody jeżdżące w międzyczasie. A teraz jesteśmy na Cienkowie. Jest to idealna ścieżka rowerowo-piesza. Dokładnie, fajny, przyjazny szlak dla rodzin. Można się tutaj przejść. Można wjechać kolejką. Na górze jest też karczma. Można też tutaj napić się piwka, uzupełnić płyny, zjeść regionalną kuchnię, pierogi, placki ze szpyrkami, co tylko chcecie. Niam. Dobra, to idziemy.
teraz znajdujemy się nad Jeziorem Czerniańskim, jest to rezerwat wody pitnej. To tutaj biała wisełka spotyka czarną wisełkę i łączą się, powstaje wisełka, później spotyka się z walinką i wypływa rzeka Wisła. Co ciekawe, w pobliżu mamy Baranią Górę oraz Zamek Prezydencki. Otóż to. A tutaj mamy Zameczek Prezydencki. Został wybudowany w dwudziestoleciu międzywojennym przez miejscową ludność dla prezydenta Mościckiego. W 2002 roku prezydent Kwaśniewski odremontował ten zameczek i teraz chętniej inni prezydenci przyjeżdżają tutaj co roku. Dokładnie. Można go też zwiedzać po wcześniejszym umówieniu się. My niestety się nie umówiliśmy, więc nie zwiedzamy. Może następnym razem uda nam się wejść do środka i zobaczyć oraz pokazać wam, jak wygląda ten piękny zameczek. Piotrek. O, popatrz. Gdzie? Tam. Pewnie nas teraz nie usłyszycie, ale wiecie, jesteśmy nad polską Niagarą. Zobaczcie. Jaki kraj, taka Niagara? Pokażemy wam fajną miejscówkę, tylko musimy się tam wspiąć. Albo musimy wyjść z ukrycia. Siedzimy sobie właśnie na krzakowskiej skale. Ta ławeczka powstała od niedawna. Każdy może tutaj przyjść, usiąść i zobaczyć ten piękny widok za nami. Dokładnie, jest to też kultowa miejscówka, żeby porobić sobie jakieś romantyczne zdjęcia. Serduszko. Będąc w Wiśle, warto liznąć troszkę tradycji, kultury i historii, a możemy zrobić to w Muzeum Beskidzkim. W Muzeum Beskidzkim mamy wystawę stałą bądź czasową. Wystawa stała to m.in. życie dawnych górali, natomiast czasowa to przede wszystkim fotografie. Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci. Nasze wiślańskie maskotki stoją tutaj już 50 lat, ale możemy również zobaczyć je w innych miejscach, na przykład pod piramidą, obok cukierni Bonbon Cafe oraz w wielu innych miejscach. Ej, zobaczcie, kogo spotkaliśmy na mieście. Sam Adam Małysz, zrobiony z białej czekolady. I na tym zakończymy nasze dzisiejsze zwiedzanie. Jeśli znacie jeszcze jakieś miejsca w Wiśle i w okolicy, które chcielibyście zobaczyć, dajcie znać w komentarzach, to przygotujemy dla was, o ile Elizo się zgodzisz, kolejny odcinek. A jeżeli podoba wam się filmik, to tak jak tutaj Piotrek powiedział, zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie jego kanał. Bo na pewno więcej subskrypcji się przyda i... sobie tak. Nagramy kolejny odcinek. Okej. Trzymajcie się, kochani. Blessia załoga.